No i tak, odzyskamy oprawkę od bezpiecznika. Z tamtego wymontowałem transformator zasilający, też go dobierzemy, przewiniemy lub go odwrotnie można będzie podłączyć pod anodowe napięcie, puścić 240. Trzeba będzie go przerabiać na właśnie z 220 na 240. Transformator głośnikowy też sprawdzimy i też go przewiniemy, żeby wyszły nam dwa identyczne, tak jak tutaj z tym, co już jednego zrobiłem. Jeszcze nie poskładałem, bo tutaj blachy leżą. O, blachy są praktycznie takie same. Przekrój rdzenia będzie ten sam, tylko że nie są takie same. Mój jest większy. Co teraz z tym zrobić? Będziemy tak musieli zrobić te dwa transformatory, żeby były identyczne. I rezystancjo. I impedancją. No dobra. Na pewno tak, wykorzystamy oprawkę, wykorzystamy potencjometry. Jeszcze z tego też wymontuję. Wykorzystamy te dwa transformatory. Lamp tych nie wykorzystamy. I co dalej? I praktycznie wszystko, co z tego bambino wyciągniemy. Resztę można będzie odesłać z powrotem. Nie żartuję. Wyrzucę gdzieś to, do utylizacji oddam. No, jeszcze jeden bezpiecznik, też go stąd wybierzemy. No i to by było tyle, no. Nic tu więcej z tego nie wykorzystamy do tego naszego wzmacniacza, nie? No i kłopot jest tym transformatorem głośnikowym. Ponieważ ten transformatorek głośnikowy nie będzie pracował mi z lampą PCL86. Trzeba też go będzie przyzwajać. A uzwojenie głośnikowe grubym drutem jest nawinięte jako pierwsze. Czyli musimy przyzwoić i 3100 zwojów 0,14 i 110 zwojów. Nawinąć 110 zwojów głośnikowego, nie? Tu już mam zrobiony jedną sztukę. Jeszcze poskładać to, co już dzisiaj robiłem. No i prawdopodobnie te potencjometry też nie wykorzysta, bo jeszcze stan jak stan, ale tu jest urwana jedna końcówka w środku. No i transformator, wszystkie trzy transformatory będę musiał przyzwajać. Te dwa głośnikowe, tamten jeden na nawijarce, jeden ten i ten transformator 220. Z 220 na 240, czyli wszystko do rozbiórki, wszystko do zrobienia. Trochę to potrwa, nie powiem, kilka dni za dużo, ale zobaczymy efekt końcowy, nie? No i dobra, zabieram ja się do roboty, bo roboty będzie sporo. Schemat bambino jest tu praktycznie. Całość już jest złożona tu. Tylko brak transformatorów. To działam. I składamy transformatorek. Jak widać. Ten pierwszy. Musimy się trochę postarać.
zrobić to delikatnie, ale i z pewną mocą, nie? Tutaj by weszła cewka. Jeszcze raz sprawdźmy, czy nie ma, czy żeśmy czegoś nie narobili. Tu ma być 450 ohmów, gdzieś pi razy oko, tak. 451, tak jak było. A tu jest 110 zwojów, no 1 ohm, 2. No jeden ohm. Dobra. I teraz tak. Szczelinka. Obejma. I to idzie w obejmę. Dobra, złóżmy to najpierw w obejmę, a potem będziemy... Tu był jeszcze papierek dociskowy taki. Wkładamy wszystkie. Nie jest takie proste. Jestem ciekaw, czy to wejdzie. Musi! Było tutaj, to i się zmieści, nie? Teraz to musimy poprostować wszystko przez klocka. Zaginamy te boki. Też musi wleść. Aha. Okej, tu siedzi. Tu nie siedzi. Trzeba wziąć chytre urządzenie. Zrobić tak, żeby się nie pokaleczyć, kurde. Dobra, tu wejdzie jeszcze ta strona.
Nie, źle. Jeszcze jeden z tej strony. O. Jest złożone. Złożony rdzeń, tylko teraz trzeba to wszystko wpasować. Przekładka. Poprostujmy te blachy trochę. I nasze drapko. Masło. No i teraz. To musi ciasno przylegać. Tak, żeby ta szczelina była jak najmniejsza. No i tak wiadomo, że będzie, bo jest papier przełożony. No i teraz by się to przydało tak ścisnąć w imadło konkretnie i zagiąć te blachy. Zaraz przygotujemy imadełko i będziemy cisnąć. Dobra, transformator okuty. Jeszcze go przetestujemy. No i się różni. Ten jest większej mocy, wyjdzie. Dobra, sprawdźmy. Tu nie ma. Do masy, do blach. Nie ma. Tutaj mamy 400. No. Coś tu nie łączy zaraz. Czybym coś nadiabił. No, a miernik 453 omy po złożeniu. 451 było przed. Do masy nie ma. Sprawdźmy jeszcze tak na 2 mega ohmach, czy czasem nic nie bije. Nic nie bije. Pomiędzy uzwojeniami nie ma. Nie ma. Uzwojenia działają. Dobra, można uznać za sprawny. Jeden. Jeszcze z tej strony można go dopukać, żeby głębiej wszedł. O. Zakuty idealnie. No i dobra. Teraz drugi. Rozbieramy drugi. I nawijamy. Trzeba przezwoić głośnikowe uzwojenie. Działam. No, po moich przeliczeniach do tego transformatorka musimy dowinąć 24 zwoje. 24 zwoje do uzwojenia głośnikowego, żebyśmy uzyskali impedancję 7 kiloohmów i impedancję głośnika 8 ohm. 7 kiloohmów na pierwotnym, na anodowym i impedancja 8 ohmów na wyjściu. To jest na 4 ohmy. Niestety. 24 zwoje 0,6 drutu musi tutaj jeszcze wejść w ten transformator. Miejmy nadzieję, że wejdzie.
No, dowinąłem. Teraz kwestia jeszcze tylko przylutowania tutaj końcóweczki i poskładania to z powrotem. Poskładać trzeba. Już. I będziemy później go testować, no, czy to wyszło to samo, czy nie. Ale według obliczeń to to samo. 8 ohmów. No i dobra, będziemy go składać. Ła, blachy wyleciały. No właśnie. Wszystko na raz. Dobra, jak poskładam, się odezwę. Jak macie jakieś problemy, to też się do mnie odzywajcie. Chyba że zechcecie, żebym złożył dla was jakiś wzmacniacz, to zapraszam do kontaktu. No, a teraz odbywa się gwintowanie tulejeczek, takich przedłużek do nóżek transformatora tego typu. Tu będą nakręcane. Już obciąłem, nagwintowałem z jednej strony, teraz będę otworki powiercone, gwintownik czwóreczka. Aha. I będziemy próbować nagwintować to. Można to zrobić rączko, ale wolniej to trwa. A tak. Po prostu. W sumie mogę to rączko zrobić. Zobaczymy, czy się wkręci czwóreczka. Już powinno. Zobaczymy, na jaką głębokość. Na centymetr musi się wkręcić. Pasuje, dobra. Następny. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na transformatorze. Ale ekstra. I tak będzie na takich nogach. Jeszcze gumki tutaj będą pozakładane. Będzie stał centymetr niżej, nie? Bo ten gwint wejdzie. Dobra, następna nóżka. Transformatorki nawinięte, przezwojone. Fakt, że jeden jest trochę mniejszy od drugiego. Ten był oryginalny, mniejszy z Bambino, a tego dorabiałem, zanim przyszedł ten z Bambino. No, ale ilość uzwojeń jest ta sama, grubość drutu jest ta sama, tylko się różni grubości rdzenia i to z tym może być trochę kłopot. No zobaczymy, najwyżej będziemy rezystorami dobierać po prostu parametry potem, lampy. I kolejna noga. Thank you.
to idzie. Jeszcze kawałek. Moja wkrętarka, jak się naprzegrzeje, to się wyłącza i muszę odczekać chwilę. Dobra. Sprawdźmy kolejną nóżkę. Jeszcze kawałek. No, ostatnia polerka przed założeniem transformatorów. Ja to robię taką gąbeczką do... elegancko poleruję. Można wyszczotkować super aluminium. Trochę jeszcze widać rysy przodu. Można to zrobić też na wodę razem, ale nie tą gąbką. Ta gąbeczka to jest wynalazek wszechczasów do aluminium elegancki. Tu jeszcze są jakieś rysy. Dobra, musi tak zostać. No i dobra. Zakładamy transformatory. O, zaczynamy od tego dużego. Tu jeszcze mamy napięcie żarzenia i tu stąd będzie masa. Masa do obudowy już jest puszczona, dobrze. Tutaj mamy napięcie zasilania 120, 240. Się zastanawiam, czy tędy puszczać te przewody. Zaraz jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, przewody są z tej strony już. Będziemy badać, co to jest. Tutaj dojdzie na tych śrubach cały zasilacz. Będą przymocowane dwa te kondensatory. Pomiędzy będzie wlutowany rezystor, tak jak było w Bambino, identycznie. O taką, w ten sposób, na obejmę. Tutaj później przedłużymy te przewody do bezpiecznika. Tu jeszcze dojdzie bezpiecznik i włącznik. No i dobra. Nakręteczki. Czwórki. I tu by jeszcze się przydało wyciągnąć centralną masę. No to za chwilkę, zaraz zobaczymy. Weźmy i poszukajmy. Masę podciągniemy z trójeczki, tą załóżmy. Ok, skręcamy. Pewnie jeszcze raz będę wykręcał ten transformator, ale na razie to tylko przyłapię. O, tutaj będzie kłopot z przyłapaniem. Rączka nie wchodzi.
Trzyma. I jeszcze jedno. Jeszcze będziemy obsadzać wszystkie potencjometry. Będzie tak, bas. Jak tak będzie stał, bas sopran, wzmocnienie, bas sopran. Od wzmocnienia założyłem potencjometr podwójny, także nie będzie balansu. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, prawdopodobnie będzie trzeba nowe potencjometry, bo tak jak mówiłem, te są w strasznym stanie. I prawdopodobnie zrobimy, że bas sopran razem, a tutaj później zrobimy wzmocnienie oddzielnie, lewy, prawy kanał. Jeszcze wszystko w praniu wyjdzie. Myślałem, że to trochę szybciej mi się będzie działać, robić, ale niestety nie przegonisz nic na siłę. Tu jeszcze ten od razu papierek, żeby było widać, gdzie jakie wyprowadzenia, jak sobie siedzi. No i dobra, i głośnikowce. I głośnikowce, jeden tu. Dojdę tu, śrubokrętem dojdę. A drugi tu. Trzeba ten kondensator zdjąć. I od razu wypuścić przewody. I tutaj też tak samo przewody. Podrutuję przewody i będę wstawiał głośnikowce. Dobra, ja się z wami już będę żegnał. Na dzisiaj dość. Wstawiłem już te głośnikowce. Przeprowadziłem już przewody na drugą stronę. Tutaj jeszcze dojdzie cały zasilacz. Tak jak mówiłem. I to by było na tyle. No. Trzeci dzień pracy, wzmacniacz jedynie co to wagi dostał, jak zagra to będzie 50%, potem będziemy ustawiać prądy spoczynkowe, spoczynkowe, już mi się miesza, już jest późno w nocy, także prądy anodowe, prądy lamp, jak już lampki będą. No i co? Tutaj jeszcze zostało wstawić potencjometry i podłączyć się tutaj pod wejścia. Mam tu wszystkie na płytce wyprowadzenia. I to by było na tyle. Także jeśli chcecie jakiś wzmacniacz lampowy, czy jakieś inne naprawy, czy radiowe naprawy RTV radiowe, to kontakt jest na dole po prawej, czyli tutaj. Po prawej w filmie będzie, więc na każdym moim filmie jest numer telefonu, także zapraszam do kontaktu, no i pozdrawiam.